23 dzień października, środa, czas na raport. Kinga Kuczek, witam Państwa i zapraszam, a dziś w serwisie między innymi. Coraz mniej niewiadomych odnośnie niedzielnych wyborów samorządowych. Dwuletnia Kornelka za kilka tygodni powinna przejść operację, dzięki której stanie na obie nogi, potrzebuje ponad 300 tysięcy złotych. Serce sportowca przebadane, darmowe badania w wodzisławskim szpitalu. Już prawie wszystko jasne. Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała większość wyników niedzielnych wyborów samorządowych. Wiadomo m.in., że po raz pierwszy w historii w Jastrzębiu-Zdroju wystarczyła pierwsza tura, by wyłonić nowego prezydenta miasta. A w Żorach zapowiada się zażarta walka w drugiej turze wyborów. W Jastrzębiu-Zdroju głosy z niedzielnych wyborów zliczano ponad 20 godzin. Wszyscy czekali na oficjalne wyniki jednej z 39 obwodowych komisji. Gdy wczoraj po 20 pojawiły się ostateczne wyniki, stało się jasne, że dotychczasowa prezydent Anna Hetman wygrała wyścig o fotel prezydenta miasta, osiągając nieco ponad 50% poparcia. Znane są również wyniki wyborów Jastrzębskiej Rady Miasta. 10 mandatów przypadło w udziale radnym Prawa i Sprawiedliwości, 9 koalicji Anny Hetman, 3 wspólnotowe samorządowej i jeden samorządnemu Jastrzębiu. Ja jestem otwarta na rozmowy i na pracę z każdym, kto będzie na rzecz Jastrzębia pracował. Nie chciałabym, ale aby po raz kolejny wkradła się tutaj polityka, bo ani szkoła, ani żaden chodnik czy droga nie ma barw politycznych. Nieważne, kto jest prezydentem, kto zasiada w Radzie Miasta, ważne, aby ludzie chcieli pracować na rzecz Jastrzębia-Zdroju. Mam nadzieję, że ta kadencja pokaże, że wszyscy staną na wysokości zadania i będziemy wspólnie realizować najlepsze rozwiązania dla rozwoju miasta. Ciekawa walka o fotel prezydenta zapowiada się w Żorach. Obecny prezydent Waldemar Socha uzyskał nieco ponad 47% głosów, co oznacza drugą turę. W niej zmierzy się on z Anną Gaszką, reprezentującą żorską samorządność. W Żorskiej Radzie Miasta większość, bo 9 mandatów, zdobyli reprezentanci Komitetu Żorskie Porozumienie i Waldemar Socha. Po 7 radnych do rady wprowadziły Komitety Prawa i Sprawiedliwości i Żorskiej Samorządności. W Rybniku z kolei najwięcej, bo 9 reprezentantów w Radzie będzie miało Prawo i Sprawiedliwość. 7 radnych zasiądzie w Radzie z ramienia Koalicji Obywatelskiej, 6 radnych reprezentować będzie Komitet Wspólnie dla Rybnika z Piotrem Kuczerą, a 3 blok samorządowy Rybnik Adama Fudali. W Wodzisławiu Śląskim w Radzie zasiądą reprezentanci aż 6 ugrupowań. Najwięcej wywodzić się będzie z Komitetu Nasz Wodzisław. W powiecie wodzisławskim najwięcej, bo po 8 radnych reprezentować będzie Prawo i Sprawiedliwość i Wspólnotę Samorządową, a w Radzie Powiatu Rybnickiego najlepszy wynik osiągnęli kandydaci Ruchu Rozwoju Gmin Regionu Rybnickiego. Według prognoz Państwowej Komisji Wyborczej pełne wyniki wyborów samorządowych powinniśmy poznać najpóźniej w czwartek. Ma na imię Kornelka, mieszka w Rybniku. W maju skończyła 2 latka. Teraz czeka na operację, która daje dziewczynce szansę na normalne chodzenie. Normalne, bo na ten moment Kornelka ma skróconą kość udową, skróconą kość piszczelową, brak kości strzałkowej i stopę końsko-szpotawą. Aby operacja miała sens, musi się odbyć przed 3 urodzinami. Okazja będzie już w listopadzie. Tyle tylko, że do tego czasu potrzeba ponad 300 tysięcy złotych. Zapłaciłam. Choć ma dopiero 2 latka, już bardzo dobrze wie, że za zakupy się płaci. To kasa na niby, pieniądze też fikcyjne, ale już w realu nie jest tak różowo. Rodzina małej Kornelki wie o tym najlepiej. Jest tyle potrzebujących tych dzieciaczków. Jedna nóżka Kornelki jest dłuższa od drugiej. Krótszą nóżkę trzeba będzie więc wydłużyć. Można to zrobić raptem kilka razy. Później wstrzymuje się wzrost zdrowej nóżki. I tak Kornelka zatrzyma się na wzroście 14-letniej dziewczyny. Ale aby wydłużanie nóżki mogło się w ogóle odbyć, konieczna jest pierwsza, najważniejsza operacja. Rekonstrukcja stawu biodrowego, stawu kolanowego oraz stawu skokowego. Bioderko jest tak zdeformowane, no nie jest w stanie, ta kość udowa nie potrafi być wydłużona. Wada Kornelki jest niezwykle rzadka, ale potrafią się z nią rozprawić specjaliści na Florydzie. Operacja w Stanach Zjednoczonych to koszt niemal 1,5 miliona złotych. Zdarza się, że fachowcy z Florydy przylatują do Polski, aby szkolić polskich lekarzy. I tak będzie w listopadzie. Te szkolenia odbywają się prywatnie i taka operacja będzie kosztować 331 tysięcy. Część sumy udało się już uzbierać, ale to nadal kropla w morzu potrzeb. A zostało raptem kilka tygodni. Próbujemy w cokolwiek załatwić, tylko że jest ciężko, ciężko. Kornelka to niezwykle żywiołowa i rozgadana dziewczynka. No, to jest nasza pierwsza wnuczka, to wiadomo, że jest najkochańsza, nie?
dla nas. Jest jeszcze za mała, aby zrozumieć, że teraz ważą się losy tego, czy kiedyś będzie w pełni sprawna. Ona nie wie. Ale gdyby wiedziała, to pewnie poprosiłaby o pomoc w spełnianiu marzeń, bo świat stoi otworem i ona sama też chciałaby stanąć na nogi. Zrób kawkę. Ja chcę kawę, no zrób mi szybko. To miejsce w całości poświęcone jest ziołolecznictwu, ale też beskidzkim zwyczajom i tradycjom. W Brennej otwarto Dom Zielin. Blisko stuletni budynek dzięki temu znów pełni funkcję, do której został stworzony. Gromadzi ludzi, którym bliska jest natura i jej dary oraz kulturalny dorobek Beskidu Śląskiego. Bodziszek, jeżówka, kocimiętka to tylko niektóre z ziół, jakie można poznać odwiedzając Dom Zielin Przytulia w centrum Brennej. Ten blisko stuletni budynek stał się swoistym muzeum beskidzkiego zielarstwa. Tutaj tworzyła się historia naszej gminy. Mieszkańcy prawie 100 lat temu, w 1923 roku, wybudowali ten domek, oddali go do użytku po to, aby się spotykać, po to, aby tworzyć tutaj swoją historię. Budynek niszczał, dlatego chcieliśmy uratować to dziedzictwo naszych przodków. I teraz w chacie przy ulicy Wyzwolenia można dowiedzieć się, czym leczono poszczególne choroby i co dodawało się do różnych wyrobów spożywczych, ale nie tylko. Projekt pod nazwą Przytulia powstał przy współpracy Brennej z czeską gminą Bystrzyca. Tady Przytulia u nas Muzeum Informacji... Tutaj powstała Przytulia u nas Muzea i Centrum Informacji Turystycznej. Wszystkie te projekty powstały dzięki Unii Europejskiej i zaczynają żyć własnym życiem, co pokazuje, że nasza współpraca daje dobre efekty. I mamy nadzieję, że na tych dwóch projektach się nie skończy, że będziemy dalej współpracować, bo mamy poczucie, że spośród wszystkich naszych gmin partnerskich w całej Europie Brenna jest nam najbliższa. Wszystkich partnerów, które mamy po całej Europie, jest ten upłynie najbliższy. O tej bliskości można przekonać się odwiedzając Przytulię w Brennej, bo to miejsce ma przybliżać zarówno mieszkańcom, jak i odwiedzającym gminę przede wszystkim tradycje górali wołoskich, którzy w dawnych wiekach zaludnili górskie tereny dzisiejszych Beskidów. Dom Zielin Przytulia ma tę historię kultywować. Planujemy przedstawienia, planujemy jakieś wydarzenia, warsztaty różnego rodzaju, no i różne zajęcia, próby zespołów, także to miejsce ma żyć i ma służyć mieszkańcom i turystom. Na co dzień trenują w klubach sportowych. Takie badania powinni mieć wykonywane regularnie. Młodzi sportowcy odwiedzili kardiologa i zostali poddani badaniu EKG, oceniającym ryzyko wystąpienia nagłego zatrzymania krążenia. Takie badania zorganizował Wodzisławski Szpital. Na co dzień tańczą, trenują na boisku i są w ciągłym biegu. Są treningi, są 3 razy w tygodniu, czasami 2 razy w tygodniu, w niedzielę gramy jakieś mecze. Choć sport to zdrowie, to nie można zapominać, że wyczynowe uprawianie sportu wiąże się także z ryzykiem wystąpienia zmian w mięśniu sercowym, nazywanym sercem sportowca. Nie bez kozery ukuto stwierdzenie serce sportowca, bo ono wykazuje pewnego rodzaju charakterystyczną przebudowę. No niestety dzieci zaczynając w młodym wieku z dużymi obciążeniami, to serce sportowca może się u nich po prostu wcześniej rozwinąć. To nie jest jakaś patologia, to jest wszystko fizjologiczne, ale czasami może doprowadzić do takich sytuacji, gdzie ten sport może stanowić jakieś nadmierne obciążenie dla serca i może nawet stanowić przeciwwskazanie do dalszego wyczynowego uprawiania tego sportu. Badanie sportowców, także tych dopiero zaczynających swoją sportową przygodę, jest niezwykle ważne. Można zawczasu wykryć ewentualne ryzyko czy choroby serca. Dzieciaki bardzo często aktywnie spędzają swój wolny czas. Stąd taka propozycja i zaproszenie zarówno dyrekcji szpitala z firmą współpracującą do przeprowadzenia takiego badania EKG, które ocenia ryzyko nagłego zatrzymania krążenia u młodych sportowców, czyli dzieci, które aktywnie, tak jak powiedziałem, spędzają czas. Badanie przesiewowe tego typu młodych sportowców może wykazać różne nieprawidłowości, które do tej pory nigdzie nie były odnotowane i wzmagają naszą czujność, żeby takiego małego sportowca
potem przedstawić kardiologowi dziecięcemu bądź kardiologowi, który zajmuje się sportowcami. Podczas badań młodzi sportowcy mogli skorzystać m.in. z badania EKG oceniającego ryzyko wystąpienia nagłego zatrzymania krążenia, pomiaru ciśnienia oraz konsultacji z lekarzem kardiologiem. Badania są bardzo potrzebne takim dzieciom właśnie, dlatego że to się zapomina o takich właśnie szkółkach mniejszych czy większych. Te przede wszystkim dzieci powinny mieć te badania praktycznie co roku przeprowadzane. EKG jest jednym z podstawowych badań, by wykluczyć ryzyko nagłego zatrzymania krążenia u młodych sportowców. Powinno być przez nich robione raz w roku. Bokserskie tradycje w Rybniku sięgają kilku dekad wstecz. Spory wkład w rozwój tego sportu w mieście miał Józef Cyran, wiceprezydent miasta. Zasłużony samorządowiec zmarł 10 lat temu. Od tego czasu raz do roku organizowany jest międzynarodowy memoriał, podczas którego wspominany jest ten wyjątkowo zasłużony dla rybnickiego sportu człowiek. Hala sportowa w Rybniku Boguszowicach, to właśnie tutaj odbył się 18. Międzynarodowy Turniej Bokserski imienia Józefa Cyrana o Puchar Prezydenta Miasta Rybnika. Czcimy tą pamięć Józefa Cyrana, akurat minęło już 10 lat, no 10,5 właściwie, bo w grudniu to było 10 lat minęło. I czcimy go, bo to wiemy, kto to był. Był to wiceprezydent Miasta Rybnika, bardzo oddany sportowi, nie tylko boksowi, ale w ogóle sportowi. Do turnieju zgłosiło się 58 zawodników z 24 klubów, w tym 5 drużyn zagranicznych. Przyjechali chłopcy z Niemiec, pierwszy raz w hale od 30 lat, ostatni raz na tej hali, tu była drużyna 30 lat temu. Zerwały nam się kontakty po tych wszystkich naszych przewrotach, ale dzisiaj wracamy do swoich kontaktów. Przyjechali Słowacy jak zawsze, przyjechali Czesi, no i z całej Polski, z Bydgoszczy, z Warszawy chłopcy. No a przede wszystkim, co mnie bardzo cieszy, znany jest Zbyszek Rał, bo mój wychowany, i tak się bardzo cieszę, że tu zawitał. Rywalizacja toczyła się w kategorii kobiet, młodzików, kadetów i juniorów. Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy jak zwykle reprezentowali utytułowani bracia Skorupowie. Dla mnie to był rok udany, ponieważ udało mi się zdobyć brązowy medal na Mistrzostwach Polski, złoty medal na Mistrzostwach Śląska i zwycięstwa w innych różnych międzynarodowych turniejach oraz takich pobliskich. Zrobiłem Mistrza Śląska właśnie na Śląsku w wadze do 56 kg, no i różne turnieje międzynarodowe, zwycięstwa same, więc jeszcze teraz Puchar Polskim został i musi być złoto, minimum podium. W stawce ponad 20 klubów na turnieju imienia Józefa Cyrana nie zabrakło przedstawicieli Spartana Knurów. Wśród nich był Oliwier Nowok, który nie ogranicza się tylko i wyłącznie do jednego sportu walki. Uprawiam boks, sambo, taka rosyjska właściwie, sztuki walki to są. Sambo już wymieniłem, muay thai, kickboxing, judo i brazylijskie jiu-jitsu. Najlepszym zawodnikiem turnieju został Adolf Stanek ze słowackiej Nitry, a tytuł najlepszego zawodnika zagranicznego otrzymał Nikita Ulianow z niemieckiego Halle. Pięściarką turnieju wybrano Annę Pierchała z RMKS Rybnik, zaś tytuł najlepszego kadeta i juniora zdobyli Dawid Polak z Chawiżowa i Szymon Skorupa z Rybnickiego Młodzieżowego Klubu Sportowego. A więcej na temat 18. Międzynarodowego Turnieju Bokserskiego imienia Józefa Cyrana o Puchar Prezydenta Miasta Rybnika w Wiadomościach Sportowych zaraz po raporcie. Tą informacją kończymy raport. Za chwilę magazyn sport i prognoza pogody. Polecam gorąco, a za dziś dziękuję. Do zobaczenia.